tylne końce ramionczyk mamy przyszyte do górnego brzegu tyłu. I teraz jak to wygląda w moim przypadku, bo przypominam, że ja to przyszywałam troszeczkę inaczej, czyli ręcznie, już zamknięte ramionczko. Jak widać, wszystko jest ok, ręcznie przyszyte, to się trzyma, to nie puści, nie ma najmniejszej możliwości. Z tym, że pokażę to tu, bo tutaj to lepiej widać. Jak przyszywamy ręcznie, to pilnujemy, żeby ta nitka po tej drugiej stronie przechodziła nam przez tą taśmę formującą. To powinno wyjść naturalnie, ponieważ pamiętamy, że tutaj mamy tą linię wszycia, a na tej linii wszycia była przyklejona taśma formująca, ale na wszelki wypadek. I zwróćcie uwagę, że ja nie przyszywałam do tego zapasu, nie do zapasu, tylko do odszycia podkroju pachy, czyli ja sobie to odszycie odchyliłam, żeby było mi łatwiej. Natomiast teraz, jak już będę się zajmować odszyciem tyłu, to ja je sobie podwinę z powrotem, ale przyszywać ramionczko byłoby mi łatwiej do pojedynczej warstwy i w całości do tej taśmy formującej. Oczywiście, jeżeli przyszywał to ktoś zgodnie z zaleceniami burdy, to w tym momencie, jak sobie ułoży ramionczko w tą stronę, czyli w kierunku dołu topu, to tutaj ma linię wszycia, tu ma szew, natomiast tutaj ma zapas na szew tego ramionczka, taki wolny, swobodny, dodatkowy, leżący na zapasie, na odszyciu tyłu. Czyli jednym słowem, tak czy tak, trafiamy dokładnie do tego samego momentu. I patrzymy, co też burda każe nam zrobić dalej. Dalej burda mówi, że zapasy górnego brzegu tyłu, czyli to, czym przed chwilą tak energicznie machałam, należy zaprasować pod spód, podwinąć i przyfastrygować. Bo będziemy się szykować do stebnowania, o ile ktoś się na nie zdecyduje. Oczywiście pokażę, jaka jest alternatywa. Co to oznacza? To oznacza, że ja te ramionczka układam sobie w dół, czyli one mi lecą w kierunku dołu topu, tak żeby mieć całe to odszycie widoczne. I pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to ja muszę sobie to odszycie wyrównać, żeby od linii szwu, czyli jednym słowem od tej taśmy formującej, mieć wszędzie dokładnie taką samą odległość do końca materiału, ze szczególnym uwzględnieniem takich farfocli i paprochów jak tu, żeby to też było na równej linii, bo to było odszycie podkroju pachy i ono oczywiście było nieco dłuższe przygotowane, więc ono mi tu wystaje, ale teraz muszę mieć wszystko równiutko i wszystko dokładnie tak samo. I jak już będę miała to równo przycięte, to obrócę to sobie na lewą stronę i co mam zrobić? Otóż, niezależnie od tego, ile nam tu zostanie, czy nam zostanie 4 cm, 3, no 2 to jest stanowczo za mało, bo będzie lekki problem. Takie 3, 2,5 cm jest najlepsze. Czyli tak, ja to sobie zegnę raz, dotykając krawędzią materiału do mojej taśmy formującej, a potem sobie to zegnę drugi raz, tak żeby taśma formująca wyszła mi tutaj na brzegu. Ale teraz uwaga, jeżeli ktoś to podklejał zwykłą fizeliną, to on to sobie ładnie zegnie. Natomiast jeżeli ktoś ma taśmę formującą fizelinową i ma tą tasiemeczkę, to nie ukrywajmy, ciężko jest zagiąć dokładnie na połowie tej tasiemki, więc trzeba się zdecydować, gdzie tą tasiemkę wcisnąć. I ja bym sugerowała zagiąć tak jakby za tą tasiemką, tak żeby tą tasiemkę mieć pod palcem na tyle. Ewentualnie na przodzie, czyli tak widać, że obrys szwu mam tak jakby widoczny z tyłu, albo tak, czyli obrys szwu ląduje mi pod spodem już tak jakby na tym zagięciu. Decyzja jest wasza, na pewno nie usiłujemy zagiąć równo na tej linii szwu, jeżeli mamy taśmę formującą, bo nam to po prostu nie wyjdzie i tutaj taki rulonik nam powstanie i to jeszcze brzydki i niezbyt piękny. Więc obcinamy, równamy, składamy i przypinamy szpilkami, a później fastrygujemy, niezależnie od tego, na jaki sposób wykończeń się zdecydujemy.